Devin Joseph, zwany jako DJ, to postać o ciepłym charakterze. Stara się być dobry dla wszystkich, a w szczególności do zwierząt. Niestety, jego dobroć nie współgrała z umiejętnościami podczas trwania totalnej porażki, bowiem nigdy nie doszedł on do finału. Jedyne to raz udało mu się dojść do połączenia drużyn. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie, czy DJ ma szansę odbudować swoją reputację. Standardowo weźcie jedzenie i picie w dłoń, i zapraszam was na seans. Wiecie o tym, że w tym roku DJ miałby 33 lata, bo urodził się on w 1991 roku. Tak wiem, mało istotna informacja, ale zawsze jest to jakaś ciekawostka. Jak już wspomniałem na początku, DJ tylko raz doszedł do połączenia drużyn i było to w sezonie pierwszym. Pożegnał on się z obozem Wawanaku, dokładnie w odcinku 19. Odpadł przez fakt taki, iż obozowicze mieli być niezłapani przez groźnego zabójcę z piłą łańcuchową i takim hakiem. Niestety DJ nie spotkał takowego mordercy, a wystraszył się nieogolonych nóg, header. Tak wiem, turbo żałośnie to brzmi. I to niestety spowodowało wyautowanie go z gry. W sezonie drugim wytrzymał tylko do odcinka dziewiątego, gdzie ponownym motywem odcinka był odcinek o strasznych filmach. I teraz część osób może zadać mi pytanie, dlaczego DJ wyleciał, skoro jego drużyna wygrała. Otóż on sam siebie wyrzucił. Z powodu takiego, iż kilka odcinków wstecz zawarł z szefem Hatchetem tajny sojusz, który polegał na tym, iż szef będzie w wyzwaniach pomagał DJ-owi. A jako, że DJ nie potrafi kłamać, to sumienie zaczęło go gryźć i stwierdził, że najlepszą karą dla samego siebie będzie wyrzucenie siebie samego z gry. Podejrzewam, że gdyby nie jego ruch, to wyleciałaby Lindsay. Bo jak to w pięknie w tym samym odcinku podsumował? Za bardzo się rządziła. Co prawda, kiedy DJ trafił do studia podsumowującego, to wyszło nagranie, jakby dobrze się bawił podczas gdy jego koledzy dostawali po dupie. Ale jak później się okazało, nagranie te było wyrwane z kontekstu. Wspomniałem, że DJ kocha zwierzątka? Cóż, to prawda, bardzo uwielbia zwierzęta, co pokazuje chociażby sezon pierwszy i jego zamiłowanie do królisia, którego później Jeff zgubił, a DJ wpadł w głęboki smutek. Zanim przejdziemy dalej, to warto też wspomnieć, iż DJ kocha swoją mamusię. Wiem, nic nadzwyczajnego, bo rodziców powinno się kochać. Aczkolwiek myślę, że nie tylko ja odnoszę takie wrażenie, ale DJ za bardzo kocha swoją mamusię. Co pokazuje sezon drugi, kiedy to w niekorzystnych dla siebie sytuacjach bardzo często przywołuje swoją mamusię słowami: Mama nie byłaby ze mnie dumna. Mamusiu, to ja twój kochany Joseph, misiu, patysiu. To też pięknie obrazuje scena, gdzie to dostaje plaskacza od swojej mamusi w nie, a kiedy się budzi, to zamiast mamy okłada go header. Mama najprawdopodobniej nie jest dumna ze swojego syna, mimo że on często się powołuje na nią, że byłaby na przykład z niego zadowolona, kiedy sam siebie wyautował z gry, tym samym pokazując, że ma czyste sumienie. się niejednokrotnie pokazywała, chociażby w odcinku z Celebrytami Totalnej Porażki, że bardzo często wstydzi się za swojego dorosłego syna. Cóż, poniekąd ma rację, aczkolwiek widząc tę dwójkę, mam czasem wrażenie, że jest zbyt surowa dla swojego dziecka. Myślę, że zmienia. Zmieniłaby zdanie, gdyby jej syn znalazł w końcu jakąś dziewczynę. Wiele fanów z jakiegoś powodu shipowało DJ-a z Katie. Ale umówmy się, oni totalnie do siebie nie pasują. Plus jestem święcie przekonany, że Sadie poza przyjaźnią czuje coś więcej do Katie i byłaby mega zazdrosna. Dla osób, które być może nie wiedziały bądź zapomniały, to w ramach ciekawostki tak miał wyglądać prototypowy model DJ-a, który został użyty w zwiastunie pierwotnej wyspy totalnej porażki o nazwie Camp TV. Jednak w totalnej porażce model ten został użyty jako starzysta Krisa. Z tego co mogliśmy zauważyć na zwiastunie Camp TV, to tak jak finalna wersja DJ-a, prototypowy DJ również miał kochać zwierzątka. Pytanie tylko, czy poza tą jedną wspólną cechą, to czy miał on również posiadać taki sam charakter jak obecna wersja DJ-a? Na te pytanie niestety na tę chwilę nie mamy odpowiedzi. Wracając do wątku ze zwierzętami. Niestety ta jego miłość do zwierzaków zgubiła go w sezonie trzecim. Równie krótkim sezonie co sezon drugi. Bowiem od początku sezonu trzeciego DJ poprzez zepsucie w Egipcie mumii psa uroił sobie jakąś mityczną klątwę, która rzekomo na niego spadła. I od tamtej pory krzywdził on zwierzęta. To oczywiście również sprytnie wykorzystał Al, próbując DJ-a namówić, aby ten przeszedł do jego drużyny. Klis się na taki układ nie zgodził, więc. Al stwierdził, że wyrzuci DJ na głęboką wodę, tym samym dokładając cegiełkę do jego eliminacji. Swoją drogą z Ala jest strasznie wyrachowany. Najpierw zapewnił DJowi, że ta klątwa jest mityczna, po czym za jego plecami, i to jeszcze przy nim, powiedział tak, że jemu było bardzo przykro, widząc DJ-a smutnego, że przejmował się na każdym kroku tą klątwą. A prawda jest taka, że DJ w wyzwaniu na Jamajce w pewnym momencie był zagrożeniem dla Ala, więc ten postanowił szybko go ukrócić, bo jeszcze wyszłoby, że drużyna Ala wcale taka mocna nie jest i przegrywa z jednoosobową drużyną DJ-a. DJ miał krótki występek w Zemście Wyspy, dokładnie to w odcinku 11, gdzie to miał ocenić dania stworzone przez drugą obsadę. Niestety do degustacji nie doszło, ponieważ szarlotka Scotta wyprowadziła go z równowagi i ten uciekł nie wiadomo gdzie. Zanim jednak doszło do ucieczki, to wypowiedział kwestię, iż póki on jeszcze oddycha, to jego noga nie miała zamiaru postawienia tutaj, co sygnalizuje, że jest on psychicznie zmęczony pobytem z Chrisem i ludźmi z obozu łałanakła. I wcale mu się absolutnie nie dziwię. Po nie licząc sezonu pierwszego, to od sezonu drugiego z DJ-a zrobili dosłownie tragiczną postać, która jest na każdym kroku wyszydzana i wyśmiewana. Serio, jak porównacie sobie DJ-a z sezonu pierwszego z DJ-em z sezonu drugiego i trzeciego, to dojdziecie do wniosku takiego, iż chłop ewidentnie się stoczył. A zatem, można śmiało stwierdzić, iż DJ został zniszczony przez te wszystkie lata, co jest uważam smutne, bo myślę, że jest bardziej popularny od takiej Lindsay, a to w końcu ona dostała szansę na powrót w Plejadzie Gwiazd zamiast nie. Z drugiej strony może to i lepiej, bo znając twórców, to byliby w stanie już nawet niego zniszczyć, tak samo jak sporą część pierwszej obsady. Czyli reasumując i podsumowując. Uważam, że tylko potencjalne napisanie tej postaci na nowo byłoby w stanie jakkolwiek uratować go przed totalnym upodleniem. Może to nie jest takie upodlenie jak w przypadku Izykiela, ale nadal widać mocną tendencję spadkową. Niestety tu nie można powiedzieć o sukcesie jak w przypadku doA czy delikatnym pójściu do góry jak w przypadku Tylera. Tu niestety tak jak w przypadku Lindsay jest totalny upadek, co mnie bardzo smuci.